Witam. W dzisiejszym nagraniu pokażę pewne narzędzie, w które został wyposażony nowy serwis Investio.pl. I to narzędzie jest tak naprawdę swoistego, pewnego rodzaju jest wyszukiwarką fundamentalną spółek giełdowych, które jest narzędziem niesamowicie użytecznym. Niegdyś jeszcze rok temu, półtora roku temu, żaden z serwisów praktycznie nie dysponował, nie oferował narzędzia typu skaner fundamentalny. Zaczęło się pierwszym takim serwisem, który się pojawił, był serwis Syndicator. Korzystałem z niego przez jakiś czas. To jest fajne narzędzie do analizy technicznej. Okazało się, że fundamentalnie bardzo trochę ubogie narzędzie i mniej miał funkcji, mniej w ogóle wskaźników niż wskaźników dawał do dyspozycji te wskaźniki, z których inwestorzy aż tak czasami chętnie nie korzystają. Natomiast Stock Screener tutaj w serwisu Investio.pl jest bardzo fajny, posiada dużo wskaźników przede wszystkim, więc każdy może wykorzystać dowolne wskaźniki, czy to rentowności, czy to płynności, czy zadłużenia i inne, do skanowania, do filtrowania spółek giełdowych. Żeby wejść do Stock Screenera, trzeba się zalogować do serwisu Investio.pl. Logujemy się tutaj w panelu, w tym miejscu jest panel logowania i wybieramy, po lewej stronie jest ikonka uruchamiająca Stock Screener. Stock Screener wygląda w ten sposób. Po lewej stronie mamy rodzaje, mamy grupy wskaźników finansowych. I mamy tak, wskaźniki wartości rynkowej, rentowności, płynności, efektywności zarządzania majątkiem, wypłacalności czy też zadłużenia oraz strategie. Po kliknięciu w dowolną grupę rozwija się okienko z różnymi wskaźnikami, z rentownością na przykład aktywów, kapitału własnego, marży zysku netto i tak dalej, i tak dalej. Możemy zwijać, rozwijać wskaźniki. Po prawej stronie widzimy okienko składające się z dwóch części. W dolnej części mamy skróty spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Mamy strony tych spółek, po kolei widzimy łącznie 382 spółki. W górnej części prawej strony ekranu do tej części przeciąga się z lewej strony wskaźniki z kryteriami, według których chcemy przeszukać, przefiltrować daną zbiorowość spółek giełdowych. Zanim jednak przystąpimy do właściwego filtrowania, radziłbym szczególnie wszystkim osobom, które po raz pierwszy z tego Stock Screenera korzystają, przejść sobie do specyfikacji wskaźników. Tutaj w górnej części ekranu znajduje się specyfikacja wskaźników, gdzie są wzory obliczeniowe poszczególnych wskaźników, dlatego że często nazwa danego wskaźnika nie zawsze musi się pokrywać z tą nazwą literaturową, a sposób jego obliczania jest jednolity. W związku z tym, jeśli komuś warto, nazwa jego wskaźnika nic nie mówi, sobie zajrzy do specyfikacji i się okazuje, że sposób obliczania jest znany. Tym, na co zwrócić proszę uwagę, jest tutaj sposób obliczania wskaźników. Czyli w przypadku wskaźników liczonych na podstawie danych strumieniowych przychodów, na przykład kosztu, ogólnie wyników finansowych najczęściej, brana pod uwagę jest suma wartości z ostatnich czterech kwartałów. Czyli wskaźniki liczone są na bazie danych kwartalnych. W przypadku wskaźników obliczanych na podstawie wielkości o charakterze zasobowym, czyli najczęściej majątkowo-kapitałowe, to są wielkości, brana jest pod uwagę ich średnia wartość z ostatnich czterech kwartałów. Czyli wyszukując tutaj spółki, należy pamiętać o tym, że skanujemy je w myśl, czy z użyciem danych z najbardziej aktualnych, z ostatnich czterech kwartałów, a nie danych z historycznych, rocznych od początku działalności spółki. To trzeba mieć na uwadze. Czyli jeżeli wyszukujemy spółkę, to się po danych kwartalnych. W związku z tym, jeśli na przykład szukamy spółki, która jest stabilna w okresie 5- czy 10-letnim, po wyszukaniu jej tutaj w Stock Screenerze trzeba byłoby sprawdzić ręcznie jej wyniki finansowe, czy to w sprawozdaniach finansowych, czy w
serwisach, które udostępniają wszystkie dane finansowe spółek. Ja polecam jednak sprawozdania finansowe. Jeszcze wyjaśnię takie pojęcia, bo tutaj przy każdym wskaźniku pojawia się pojęcie średnia, kwartyl pierwszy, mediana, kwartyl trzeci. Są to pojęcia statystyczne. Kwartyl pierwszy dzieli zazwyczaj zbiorowość, w tym przypadku liczbę wszystkich spółek, w taki sposób, że 25% tych spółek ma wartość mniejszą lub równą kwartylowi pierwszemu, czyli ROA na poziomie 0,42%, czyli taką rentowność kapitału własnego, ma mniej niż 25% tą wartość i niższą, ma 25% spółek giełdowych. Mediana, czyli oznacza to, że 50% spółek giełdowych posiada wartość równą lub wyższą 3,05%, jeśli chodzi o rentowność aktywów. A kwartyl trzeci oznacza tyle, że 75% spółek posiada rentowność kapitału aktywów na poziomie prawie 7% lub niższą. Taka jest interpretacja tych wartości. Tutaj widać konkretnie, ile spółek ma jaką rentowność. Na przykład 101 spółek posiada rentowność aktywów na poziomie 2,86%, 26 spółek na poziomie 11% i tak dalej, i tak dalej. To są dość użyteczne dane, bo widzimy, że 8 spółek ma na poziomie tą rentowność na poziomie 20, na poziomie 17 do 20%. To są dane użyteczne. Jak wobec tego wykorzystać ten screener do poszukiwań? Przyjmijmy, że chcemy sobie znaleźć spółki, które dla przykładu cechują się rentownością kapitału własnego od 10 do 20%. Klikamy tutaj w te strzałeczki. Kryterium kapitału własnego nam automatycznie przeskakuje tutaj do tej górnej części prawej strony i automatycznie filtrowane są według tego kryterium wszystkie spółki. Widzimy, że liczba spółek spełniających kryterium rentowności kapitału własnego w przedziale 10 do 20% wynosi 89. Sporo, ale jest to filtrowanie nastąpiło po wartościach z ostatnich 4 kwartałów. Żeby zawęzić liczbę tych spółek, możemy sobie na przykład dodać marżę zysku operacyjnego na poziomie, niech będzie, od 20 do 30%. I widać, że spółek już nam zostaje 8. Mamy spółkę Applisense, PKO BP, Ulme, Brebank, Czez, Cyfrowy Polsat, Bogdankę, czy MW Trade. Mając na przykład te dwie wartości wskaźników, możemy sobie zapisać tą naszą strategię, pod dowolną nazwą. Na przykład niech będzie to strategia, o, sobie dam tak, w ten sposób, zapisz. Strategia została zapisana, stock screener się automatycznie przeładował i tutaj widzimy Twoje strategie. Mamy swoją strategię. Po kliknięciu w tą strategię automatycznie filtrowane są spółki według tych dwóch kryteriów. No, sprawdźmy teraz sobie, jak zareagują nam spółki, jeśli chodzi o wykorzystanie innych wskaźników. Na przykład udział zobowiązań długoterminowych w pasywach. Dajmy sobie do 50%. Do 50% pasywów pod kątem 350 spółek. Sporo. Więc nie jest to kryterium, które jest w stanie zawęzić liczbę spółek do o znaczną wartość. 33 spółki nie spełniają tego kryterium. Dodajmy sobie wskaźniki efektywności, na przykład zarządzania majątkiem, cykl konwersji gotówki, weźmy sobie cykl rotacji należności, na przykład do miesiąca. Zakładamy, że spółki, które ściągają należności powyżej miesiąca, nas nie interesują. Mamy już o 32 spółki. Tym, co ja bym doradzał, jeśli chodzi o korzystanie z różnych wskaźników, to przeszukiwać spółki pod kątem wskaźników
rentowności, wypłacalności i wartości rynkowej. Dlaczego nie wskaźników efektywności zarządzania majątkiem? Bo to, że na przykład spółka posiada rentowność czy cykl rotacji należności na poziomie 2 miesięcy, nie musi wcale jej dyskwalifikować, bo ona może mieć 50% rentowność, może sobie świetnie działać, świetnie radzić. Więc z tymi kryteriami, wykorzystaniem tych kryteriów dla celów inwestycyjnych, bym uważał, można ominąć spółki naprawdę ciekawe, bardzo rentowne, no tylko dlatego, że załóżmy należności ściągają trochę dłużej, co może wynikać i prawdopodobnie w większości przypadków wynika z uwarunkowań branżowych. Więc skupimy się na wskaźnikach rentowności. No rentowność, no jak efektywnie podmiot gospodaruje majątkiem, wskaźniki wypłacalności, bo to jest zadłużenie, więc z tego zadłużenia też powinno się korzystać rozsądnie, a nie takie zadłużenie no, do kapitału własnego, to 50/50. Jest moim zdaniem dość, jest granicą, powyżej której w przypadku zawirowań gospodarczych mogą się pojawić problemy. Mamy wskaźniki wartości rynkowej, czyli cena zysk, cena wartość księgowa i tak dalej. Sprawdźmy z ciekawości wobec tego, jakie mamy spółki niedowartościowane. Które ze spółek na GPW notowane są poniżej wartości księgowej? Od 0 do 1, do 1 to jest max. I widać, że 221 spółek jest notowa, posiada cenę najwyżej na poziomie wartości księgowej. Zawęźmy to kryterium. Wezmę te spółki, które są typowo niedowartościowane od 0 do 0,9. Widać, że 100, czyli 200 spółek, prawie połowa spółek obecnie na GPW jest niedowartościowana, jeśli chodzi o wartość, jeśli użycie wartości księgowej. Jest to sporo. A sprawdźmy teraz, Graham na przykład stwierdził, że poniżej 0,60 czy od 0,66 wartość tego wskaźnika zaczyna się takie niedowartościowanie, które jest ciekawe dla inwestora pod tym względem, że spółka jest tania. Mamy 155 spółek. No, bardzo niedowartościowany rynek w chwili obecnej się znajduje. I teraz sprawdźmy, które z tych spółek są rentowne. Rentowność kapitału własnego jest takim bardzo dobrym kryterium. I teraz przyjęta wartość zależy od inwestora. Ja sobie dałem, że na poziomie od 20% do 100% mnie interesuje rentowność. Wysoka rentowność. 5 spółek znalazłem. Emperia, KCI, LST, Rank Progress i Skyline Investment. Sprawdźmy sobie na przykład Emperię. Klikamy w identyfikator i mamy Emperię. Widzimy kapitał własny 86%, zobowiązania tylko 14%. Pokaż więcej i widzimy marża zysku brutto, wartość 19,87, marża zysku netto 19,95, średnia z ostatnich 4 kwartałów, średnie ROE, czyli na podstawie 4 kwartałów 5,95, tutaj wartość ROE 6,34. Tu jest akurat interpretacja ROE. Tu można sobie sprawdzić dokładniejsze dane na temat spółek, które są pokazane, które tutaj na pomocą Stock Screenera wyszukaliśmy. Nie wiedząc na przykład, że taka Emperia jest spółką no, z całkiem przyzwoitym ROE, a niedowartościowaną, załóżmy, można sobie wziąć sprawozdanie finansowe, zbadać ją dokładnie i dowiedzieć się czemu. Czemu jest spółką niedowartościowaną? Tym, co zasługuje na uwagę, no jest bardzo duża, istnienie obecnie bardzo dużej ilości spółek, które są notowane poniżej wartości księgowej. Może to oznaczać, że no, na rynku jest tanio i warto na tym rynku się zacząć pojawiać. Niemniej narzędzie Stock Screener jest użytecznym narzędziem, szczególnie jeśli chcemy prześwietlić tutaj rynek pod kątem spółek niedowartościowanych i wysokorentownych. Przynajmniej ja uważam, że jest to świetne narzędzie, to narzędzie się do tego zastosowania świetnie nadaje. Czy jeśli inwestor poszukuje spółek o konkretnym poziomie zadłużenia, rentowności, czy na przykład
o wartości rynkowej, wklepuję te dane, zapisuję, można sobie zapisać strategię swoją, która jest widoczna tutaj w strategiach i co jakiś czas skanować rynek pod kątem tych kryteriów, żeby być na bieżąco wiedzieć, jakie spółki giełdowe warto obserwować. No ze swojej strony nie pozostaje nic innego, jak polecić to narzędzie. Tutaj abonament, ono jest płatne, tylko nie widzę tutaj nigdzie ceny, ale warto wykupić sobie tutaj abonament w tym serwisie, z tego względu, że ręczne, no, spółek na naszej GPW przybywa i ręczne przeszukiwanie raz w miesiącu na przykład i wszystkich powoduje, że trzeba byłoby mieć bardzo dużo czasu, żeby to zrobić skutecznie i szybko. No, o ile jeszcze te 400 spółek można byłoby ręcznie przeszukać, o tyle jak na giełdach zagranicznych, na przykład jeśli będzie na naszym rynku notowane 2000 podmiotów, to przeszukanie ręczne nie wchodzi w grę, jest zbyt czasochłonne. Więc warto zapłacić te parę dziesiąt złotych, tą kwotę, by zaoszczędzić sobie mnóstwo czasu i wiedzieć od razu, które spółki są na przykład niedowartościowane czy wysoko rentowne. Zachęcam zatem do korzystania z tego narzędzia. Sam z niego korzystam, jest naprawdę bardzo dobrym instrumentem, oszczędzającym przede wszystkim czas. No i nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich do regularnych odwiedzin mojego bloga, na którym będę zamieszczał co jakiś czas różnego rodzaju materiały na temat analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej. Wszystkie te osoby, które jeszcze nie polubiły mojej strony na Facebooku, zapraszam, żeby to zrobiły, zasubskrybowały mój kanał w serwisie YouTube, żeby być po prostu na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.